Także kontynuując, na jedną rzecz może jeszcze chciałem zwrócić uwagę w kontekście życia wiecznego, zbawienia. No, Jezus będzie tym, który będzie sądził, prawda? Taki jest plan Ojca. Więc w tym przejściu gdzieś pomiędzy Ojcem a Synem jeszcze zwrócę uwagę na to, jak w partykularnych, tutaj akurat w kontekście jednego zakonu, nauczaniach, Maria pełni rolę tego, który ma wpływ na nasze zbawienie. Wiemy, że jest bardzo dużo różnych zakonów maryjnych. Gdyby je policzyć, być może byłoby więcej niż tych, które odwołują się do Chrystusa. Ale to nie o to chodzi. Otóż kiedyś taką informację znalazłem na temat szkaplerza, czyli takiego jakby medalika, który jest zalecany i polecany przez karmelici. Początki idei tego szkaplerza, jak czytam w artykule w miesięczniku Źródło, 28 numer z 2004 roku, czym jest szkaplerz. Początki szkaplerza sięgają XII stulecia, a w ogóle sami karmelici to jest ich idei tego zakonu kontynuacja ducha Eliasza. Idei, no ducha, tak, tej duchowości powiedzmy. Stąd mają swój taki centralny klasztor na Górze Karmel właśnie w Palestynie, na Górze Karmel. I króciutko już tylko, otóż jeden z członków tego klasztoru, odznaczający się szczególną świętością, świątobliwością, Szymon Stock, czy Stock z Wielkiej Brytanii, błagał Najświętszą Dziewicę o pomoc wobec zagrożenia tam dla klasztoru, które w tym czasie miało miejsce, i miał w związku z tym widzenie. Widzenie, w którym dostrzegł Marię w otoczeniu aniołów, która podała mu szkaplerz i usłyszał słowa: przyjmij, synu, najmilszy szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach i przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. I od tamtej pory, już skracając, bo to tylko jeden taki drobny przyczynek, już podprowadzający nas trochę pod te objawienia maryjne różne. I do dzisiaj w rezultacie, prawda, szkaplerz ten ma swoje nabożeństwo, prawda, kult się rozszerzył na cały świat, już nie tylko na kontynent europejski. Jak tutaj pisze autor artykułu, ksiądz Jan Augustynowicz, również papież Jan Paweł II od wczesnego dzieciństwa nosił ten święty szkaplerz. Tu nieopodal Krakowa można go oglądać w klasztorze w Czernej. Bardzo swoją drogą piękne miejsce. I przywileje powtórzone przez zakon, przywileje szkaplerza karmelitańskiego są następujące. Pierwszy z nich: kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony. No i dalej to już nie będę czytał, bo cokolwiek będzie dalej, to już w tej chwili nie ma znaczenia. Tak więc oto kompetencje Marii w temacie właśnie tego, który decyduje o naszym zbawieniu, tak? Czy to będzie Bóg Ojciec, czy posłany przez Niego Syn. Sobotę po Wielkiej Nocy Maria przychodzi, żeby zabrać osobę z czyśćca, z tego co. No, jest tam. Coś takiego. Karmelitański szkaplerz? Z tego co pamiętam. No, bardzo miło. Tu jest o jego noszeniu, o wzywaniu Marii aktem strzelistym. Akt strzelisty. Tak, takie wezwanie sformułowane bezpośrednio i wprost nazywane jest aktem strzelistym. Tak. No są tu takie obowiązki, między innymi w trzecią niedzielę miesiąca brać udział w procesji szkaplerznej w kościele karmelitańskim, jeśli to możliwe, szerzyć nabożeństwo szkaplerzne. Szukam może tej soboty, o której mówiłeś, czy coś takiego znajdę. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i jej cześć. Odmawiać codziennie modlitwę, najczęściej właśnie pod swoją obronę.
w dzień i noc nosić ten szkaplerz. Nie, no, tej informacji tutaj akurat nie znajduję. A więc, jak czytaliśmy w wyznaniu wiary na początku, Jezus narodził się z Marii Dziewicy, tak? Co to znaczy? To znaczy, skoro nie słyszę odpowiedzi, odpowiadam, że Maria w momencie narodzin Jezusa była dziewicą. Poczęcie nastąpiło, jak mówi Słowo Boże, dzięki interwencji Ducha Świętego. Rodziła jako dziewica. Tak. I co dalej właśnie? Nawiązując do tego fragmentu credo. Czy Jezus miał braci? Czy to dziewictwo było wieczne? No bo co do faktu dziedzictwa, oczywiście tutaj myślę, że się zgadzamy i nie dyskutujemy, prawda? Maria pyta, jak się to stanie, skoro nie znam męża, nie? No i odpowiedź jest jasna, że to będzie dzieło Ducha Świętego i dla Boga nie ma nic niemożliwego. I tu widzimy spełnienie obietnicy Starego Testamentu, Izajasz 7,14, oto dziewica pocznie i porodzi syna. No, natomiast dogmat kościelny katolicki mówi nie tylko o dziewiczym narodzeniu Chrystusa, bo już V Powszechny Sobór w Konstantynopolu w 553 roku poszerzył to wyznanie o dogmat o trwałym dziewictwie Marii. Mówi on, że Najświętsza Maria została dziewicą nie tylko przed, ale i w narodzeniu i po narodzeniu dalej dziewicą pozostała. To chyba też się opiera na jakimś apokryfie, prawda? Gdyby położna wybiegła komuś powiedzieć, że cud się stał, że nawet po właśnie narodzinach właśnie te dzieci zostały zachowane. I osoba, która tym słyszała, powiedziała, że nie uwierzę, dopóki nie włożę palców mniej więcej coś takiego jak w stanie, że nie wiem na to. Tak. No taki jest apokryf. Dziewictwo. No to takich fragmentów nie trafiałem w apokryfach akurat. No. Ja przeczytałam, że ona przeniknęła przez łono, tak jak przeniknął przez łono, tak jak przeniknął przez szybę. Fajnie. Mhm. Jest opis taki, że narodziny pojawił się jakby przenikanie światła. Przenikanie światła, no. To już jest przynajmniej jakiś taki już mniej fizyczny sposób jakiegoś wytłumaczenia. Z prawosławnych kościołów utrzymuje, że urodziła go uchem chyba. Dobrze, to już tam między sobą może tam ewentualnie ustalimy, na ile może to być wiarygodne. W każdym bądź razie rozumiemy, że chodzi tu o taką sytuację, w której Maria po narodzeniu Jezusa pozostaje dziewicą i nie daje życia tutaj następnym dzieciom. Kościół katolicki mówi, to wynika z jej postawy, to wynika z jej tak dla tego zwiastowania anielskiego. To wynika z jej bezwarunkowego poddania się Bogu i Jego woli tak całkowicie. I dlatego już potem również nie miała dzieci i dziewicą pozostała. I stąd też Kościół katolicki czerpie zachętę do podkreślania ideału dobrowolnego bezżeństwa. Dobrowolnie przyjętej bezżynności. Między innymi również i z tego fragmentu. Tak czytamy w Katolicyzmie dla dorosłych wydanym przez Episkopat Niemiecki. I cóż, czy Maria była rzeczywiście wiecznie dziewicą? Poczęła z Ducha Świętego, natomiast na temat tej nienaruszonej czystości dziewiczej ani powstrzymywania się przez Marię od kontaktów z mężem po urodzeniu Chrystusa w Kościele nie czytamy nic. W Piśmie Świętym nie czytamy nic. Tomasz z Akwinu próbował uzasadniać to przekonanie o tym, że Maria pozostała dziewicą w swojej sumie teologicznej, tom 25, zagadnienie 28, artykuł 3, strona 96 i napisał tak. Cztery powody, dla których ta nauka jest słuszna. Po pierwsze, ponieważ Chrystus jest jednorodzonym synem Ojca, więc podobnie też wypadało, aby On był jednorodzonym synem Matki.
Po drugie, akt małżeński z Józefem sprofanowałby dziewicze łono Marii. Byłoby to zniewagą dla Ducha Świętego, którego świątynią stało się jej łono. Argument trzeci. Gdyby Maria z własnej woli chciała utracić cudownie zachowane dziewictwo przez stosunek cielesny z Józefem, to ubliżałoby jej godności i świętości. Taki czyn świadczyłby o jej niewdzięczności i nieusatysfakcjonowaniu bycia matką Jezusa. I po czwarte, byłoby wreszcie szczytem zuchwalstwa ze strony Józefa, gdyby usiłował zbezcześcić Marię, wiedząc, że poczęła w mocy Ducha Świętego. To tak pod rozważenie argumenty Tomasza z Akwinu. Mam wrażenie, że są bardziej mimo wszystko rzeczowe niż próba powiedzenia, że narodziny nastąpiły przez przenikanie jak światło. Tak, teologia rzymskokatolicka jest bardzo rzeczowa. To mówiliśmy już o tym na samym początku, że mamy tu, jest to, można powiedzieć, racjonalne i konsekwentne, również w swoim przekazie. Z kolei niestety no, miejscami niebiblijne. Ale na pewno właśnie tak. Tak więc Kościół decyduje się ogłosić taki właśnie dogmat, który podstawy biblijnej no, nie ma, ponieważ Pismo Święte nie tylko nie stwierdza niczego o wiecznym dziedzictwie Marii, ale no, wydaje się prowadzić nas, prawda, do innego wniosku. Bo kilka razy pojawiają się w Piśmie no, rodzeni bracia czy siostry Jezusa. Pierwszy raz w Kanie Galilejskiej tak czytamy, że Jezus udał się do Kafarnaum ze swoją matką, braćmi i uczniami, Jan 2,12. Następnie czytamy, że matka i bracia Chrystusa poszukiwali go w Kafarnaum, Mateusz 12,46 i jeszcze pozostali ewangeliści. Niedługo potem przeciwnicy Jezusa pytają, czyż nie jest on synem cieśli, czy jego matce nie jest na imię Maria, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon, Juda? Także jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Mateusza 13, 55 i następne. I także Marek 6, 34. A w ostatnim roku życia Jezusa to właśnie jego bracia się z niego no, naśmiewają, naigrywają, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 7 rozdział, wiersz 2-10. A apostoł Jan komentuje to zdarzenie w taki sposób, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Kościół katolicki mówi, że to kuzynostwo. Tak, do tego zmierzam. Po pewnym czasie bracia pańscy no, przeżyli nawrócenie, ponieważ w dalszych częściach Pisma Świętego czytamy na przykład u Łukasza, że już po niebowstąpieniu apostołowie zebrali się na modlitwie razem z niewiastami, Marią, Matką Jezusa i braćmi jego. Dzieje 1.14. Wydaje się, że kluczowym wydarzeniem było tutaj zmartwychwstanie. Kiedy przekonali się, że zmartwychwstał, stało się to podstawą, fundamentem ich decyzji o uznaniu tego, za kogo się podawał. Paweł pisze, że gdy przybył do Jerozolimy, udał się na spotkanie z Jakubem, bratem pańskim, który był wtedy przywódcą zboru w Jerozolimie. I w liście pierwszym do Koryntian, Paweł, 1 Koryntian 9,5 też wspomina pańskich braci. A więc no, Słowo Boże jak gdyby nie potwierdzało tego przekonania o tym, iż Maria w dalszej części życia pozostała już dozgonnie dziewicą. Oczywiście bibliści katolicy tutaj podejmują polemikę z tymi tekstami, wskazując na to, o czym wspomniałeś, że chodzi tutaj o kuzynów, a nie o braci rodzonych. No, ciekawa myśl, choćby patrząc na nasze podwórko, my też mówimy czasami brat cioteczny, tak? No ale... Ja dobrze pamiętam, bracie, pierwszy wzmiankę w historii Kościoła, że oni byli kuzynami, jest od Hieronima, w IV wieku. Bo no. Dobrze pamiętam, wcześniej nie było żadnej sugestii, że oni byli kuzynami. Tak, no tutaj bibliści odwołują się do gramatyki. Bardziej nawet niż tutaj akurat do jakiegoś historycznych dowodów. No rzeczywiście, dopiero Hieronim. Słucham, o tym napisał, że to kuzyni. Tylko tyle, że jestem właśnie po dyskusji z kimś, kto bardzo mocno tego bronił. Jakby jego logika postępowania jest taka. Zaczyna od rozdziału, od Ewangelii Jana, w którym jest powiedziane, że pod krzyżem stała matka jego, siostra matki jego Maria i Maria żona Kleofasa, tak. I jakby ta, czyli jakby Maria miałaby siostrę o imieniu Maria,
I to jest jakby punkt wyjścia. Moi ojcem mówią, że jest inaczej. Maria, siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa. Tak tam jest. Natomiast wychodząc od tego, on idzie przez cały ten i mówi, że także Józef nie obcował z nią, na przykład dopóki nie urodziła, a co znaczy obcował? Obcował, znaczenie tego słowa bierzemy ze spotkania z Samarytanką, że Żydzi nie obcują z Samarytanami. I w ten sposób, jakby idąc przez Ewangelię, próbuje dowieść tego. Natomiast jest to kompletnie powyrywane z kontekstu, złożone, po prostu to jest taki złom cytatowy, bo tak mi to... No w takim sensie, jak Żydzi nie obcują z Samarytanami, to Józef na pewno też nie obcował z Marią, to się zgodzę. No nie? Tak, mi się wydaje, jeżeli to ma być argument akurat w tym momencie. Na to nie. Jest wyjęty z kontekstu, bo obcowanie dotyczy porodzenia i powodu. No, jeszcze? Jeszcze chciałem jeden drobiazg z tego pierwszego do Koryntian, co mówiłeś, to jest bardzo interesujące. Według mnie tutaj jest historia nawrócenia braci pańskich. Jest powiedziane tak, że ukazał się Kefasowi po tym 12, mowa o zmartwychwstaniu Panu, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi. Tak. I według mnie to jest Jakub, brat pański. Tak jest, tak wszyscy chyba ewangeliczni uważają. Jakub, brat pański. Ukazał się Jakubowi, dlatego powiedziałem, że zmartwychwstanie moim zdaniem jest tym kluczowym fundamentem nawrócenia i wskutek tego czytamy w Wieczerniku zgromadzeni właśnie byli wszyscy Marią, Maria i z braćmi i z tymi, czyli Maria zrozumiała w końcu, że to nie Jezus ma być tam gdzieś przy niej, bo ciągle próbowała do Niego docierać, prawda, i jakoś Go korygować, mając na myśli Jego dobro, tak jak je najlepiej rozumiała, ale to ona ma być przy Jezusie i znalazła się w gronie tych tam właśnie w Wieczerniku i już nie sama też, ale właśnie w otoczeniu braci i sióstr Jezusa. No więc gramatycznie rzecz biorąc bywa tak, że greckie odpowiedniki słów brat Adelfos i siostry Adelfe, bywa, że można je rozumieć szerzej, niemniej ich podstawowe znaczenie dotyczy więzi bliskiej, bezpośredniej i rodzinnej i wskazuje na posiadanie wspólnych rodziców. I tak jest zawsze w języku greckim, jeżeli kontekst nie wskazuje na cokolwiek innego. Poza tym, no, gdyby Duch Święty chciał, żeby chrześcijanie czcili Marię jako wiecznie dziewicą, no to być może no, nie pozwoliłby, żeby został użyty takie słowo, które mogłoby tak bardzo wprowadzić nas w błąd bez jakiegokolwiek dodatkowego wyjaśnienia. Tym bardziej, że no, język grecki jest bardzo bogaty w słownictwo, o wiele bogatszy niż język polski, prawda? My mówimy miłość, jedno słowo, a wiemy, że w języku greckim mamy cztery różne słowa, które w języku tłumaczone są tak samo. Chociażby wspomnieć na rozmowę Jezusa z Piotrem, prawda, już po swoim zmartwychwstaniu, kiedy mówi, czy ty mnie miłujesz? I Piotr odpowiada, ty wiesz, że cię miłuję. No i tu, żeby zrozumieć dramaturgię tego dialogu, trzeba spojrzeć do greki, bo Jezus mówi innym słowem greckim, a Piotr mu odpowiada innym, które jest tłumaczone tak samo na język polski. Nie będę tego tutaj rozwijał, być może już to wiecie, a jeżeli nie, to może sprawdzicie, bo warto. Żeby to doświadczyć tego dramatu, jaki przeżywał Piotr wtedy, odpowiadając na pytanie Jezusa. Otóż język grecki, jak powiedziałem, jest bogatszy i tutaj również spokojnie można było użyć słów, które określają kuzynów, na przykład anepios, kuzyn, czy też nawet innych, bo kiedy czytamy, że Maria poszła odwiedzić swoją Elżbietę krewną, no tutaj również już mamy użyte zupełnie inne słowo, które gdyby Duch Święty chciał, abyśmy tak rozumieli tych braci czy siostry Jezusa, to myślę, że tego by dopilnował i żeby nas uchronić przed tą taką bezpośrednią i najbardziej oczywistą tutaj argumentacją. W liście do Kolosan Paweł posługuje się tym słowem anepios, kuzyn. Pisze, mówi o Marku, który był kuzynem Barnaby. I tu jest napisane wyraźnie, że to chodzi o kuzyna. Kolosan 4:10. Słucham. Ja chciałem powiedzieć tylko, że ciekawe jest zestawienie, że to była matka Jezusa i bracia jego.
Jeśli to mieli kuzyni, to czemu nie ma tam wujka albo ciotki? Albo na przykład, czemu nie ma Jana Chrzciciela, który był bardzo znany krewnym pańskim? Jan Chrzciciel był bardzo znanym krewnym pańskim. A nie ma to. Tak. Elżbieta krewna, czyli Elżbieta Sungenis po grecku, krewna Maryi, Łukasz 1,36. Poza tym ewangeliczni chrześcijanie zwracają, bibliści zwracają uwagę na proroctwo o wrogości, jakiej przyszły Mesjasz miałby doświadczać ze strony swoich braci. Otóż w psalmie 69, wiersz 9, tam są jemu Mesjaszowi przypisane słowa takiego żalu. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. W naszym tłumaczeniu i nieznanym dla synów mej matki. No więc to również pomaga nam jaśniej przedstawić relacje między braćmi i matką Jezusa. No i w końcu też tekst Mateusza, do którego tutaj brat w dyskusji nawiązywał, gdzie po wzięciu Marii za żonę Józef, jak czytamy, nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna. Dlaczego Duch Święty nie dopilnował, aby znalazła się tu kropka po sformułowaniu nie zbliżał się do niej kropka? I wtedy byłoby wszystko jasne. Aż porodziła syna. No więc tyle może, jeśli chodzi o tą kwestię Marii, Matki Jezusa. Wszyscy trwali jednomyślnie w wieczerniku po Jego zmartwychwstaniu. I bo tam po prostu tam było ich miejsce, łącznie z apostołami, i oczekując, tak jak powiedział, aby tam właśnie się znajdowali. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, dwie natury zjednoczone w jednej osobie, takie są decyzje soborów i takie jest nauczanie zarówno Kościoła rzymskokatolickiego, jak i również my również w ten sam sposób wierzymy, jeśli chodzi o osobę Jezusa Chrystusa. Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. I tak dochodzimy właśnie do decyzji soboru, do soboru w Efezie, gdzie tam właśnie no, ta dyskusja miała swoje jakby apogeum. Nestoriusz przeciwny nauczaniu Arian i podkreślaniu tej jakby ludzkiej strony natury Jezusa Chrystusa protestował przeciwko określeniu Theotokos, czyli Boża Rodzicielka, przyjętym wcześniej na synodzie w Rzymie dla Kościoła Zachodniego. I w związku z jego protestem, a także dla wyjaśnienia tej sytuacji, zwołano właśnie sobór do Efezu. Jak powiedziałem, atmosfera na soborze była fatalna, napięcie ogromne, nieporozumienie, niezrozumienie, że tak powiem, też do końca motywacji Nestoriusza, bo Nestoriusz paradoksalnie obawiał się, że stwierdzenie, że Jezus narodzony był z Marii, może wpłynąć umacniająco na postawę tych, którzy w Jezusie widzą właśnie jego ludzką naturę przede wszystkim. Dlatego protestował przeciwko temu określeniu. I no, sobór został zwołany przez dwóch rządzących wtedy w imperium, Teodozjusza II i Walentyniana III, i zwołany na prośbę Nestoriusza właśnie, który zmarł w 451 roku. To był patriarcha Konstantynopolu. Kościół opierał się wtedy o patriarchaty. Zresztą w mentalności Kościoła Wschodniego ciągle się o niej opiera. Pamiętacie, że kiedy kardynał Ratzinger, no już papież Benedykt XVI, tak, zrezygnował z funkcji patriarchy tutaj w Rzymie, to nasi bracia prawosławni bardzo wiedzieli, o co tu teraz chodzi. No bo dla nich zawsze Rzym to był jeden z patriarchatów, który uzurpował sobie prawo do zarządzania wszystkimi patriarchatami. No i teraz on rezygnuje z funkcji patriarchy, czyli jak gdyby najwyższego stanowiska wśród, no, w Kościele, bo tych patriarchatów było kilka. Czy to znaczy właśnie, że chce się podporządkować jak gdyby pod autorytet innych patriarchów, czy odwrotnie? Czy czuje się ponad wszystkimi patriarchami, a więc no, jest to obraźliwe dla nas. No, były wtedy takie kontrowersje w związku z tą decyzją. No więc zwołano tenże sobór i no, jak nie będę już po raz kolejny wspominał o tej takiej
atmosferze wewnętrznych walk w kościele. W każdym razie, zanim wszyscy biskupi zdążyli się zjechać, zanim sam Nestoriusz dotarł na ten zjazd, bo jego przybycie się opóźniało, jego przeciwnicy oskarżyli go o dzielenie Jezusa jak gdyby na dwie osoby. Nie do końca mamy pewność, że on rzeczywiście wyznawał tego rodzaju poglądy, które raczej bardziej mu przypisano, niż rzeczywiście były przez niego wyznawane, a w kontekście uznania takich poglądów uznano go za heretyka i przegłosowano właśnie taką decyzję. To znaczy uznanie Nestoriusza za heretyka, 34 biskupów, którzy go poparli jako odstępców, a określenie Theotokos, Boża Rodzicielka, zostało tutaj pozytywnie zaakceptowane w odnośnie do Marii. I tak jest do dzisiaj. W naszym tłumaczeniu tutaj polskim nadano mu możliwie najwspanialszą wymowę, mówiąc Matka Boża, prawda? Więc jak gdyby gloryfikując, prawda, Marię i no, mówiąc o czymś, co nie ma biblijnego precedensu, no, wręcz w historii. I to jest tutaj jak gdyby źródło i pochodzenie tego tytułu, który od tamtej pory funkcjonuje w Kościele. Jezus, dwie natury połączone no, w jedno. W teologii rzymskokatolickiej nazywa się to unia hipostatyczna. Przez długi czas w Kościele była dyskusja, jak rozumieć te hipostazy, bo tutaj było to określenie bardzo bliskie określeniu osoby jako takiej i niektórym wychodziło, że są dwie osoby. Tą dyskusję oczywiście pomijamy, to w tej chwili nie ma dla nas większego znaczenia. No, w każdym bądź razie no, uzgodniono to zjednoczenie dwóch natur w Jezusie Chrystusie. I taką decyzję podjął Sobór w Efezie, którego właśnie uzgodnienie kwestii, kim jest Jezus Chrystus, było tematem zasadniczym. Kwestia Marii i jej roli była czymś zupełnie, jak powiedziałem, skutkiem ubocznym niejako tej dyskusji teologów odnośnie tego, kim jest Jezus Chrystus. No i teraz widzieliśmy Marię już w kontekście narodzin Jezusa, tak? Popatrzmy na Marię w kontekście następnego aktu, jakim będzie sąd, ten ostateczny, w którym Jezus pojawi się jako sędzia, bo tutaj również rola Marii wypływa w tej pobożności katolickiej. No, jak mówi pieśń kościelna, a kiedy ojciec rozgniewany siecze, tam chyba jeszcze słowo rózga się gdzieś pojawia, szczęśliwy kto się do matki uciecze. I ona dobrze oddaje naturę tutaj ludzkiego rozumienia sytuacji. Oto ona, matka, która jest z nas, która zawsze była współczująca, zawsze była taka podpierająca, pomagająca, a z drugiej strony ten, który jest srogi, ten, który jest jak gdyby no, rozsierdzony wręcz, a przy tym bezlitośnie sprawiedliwy. I no cóż w tej sytuacji, tylko cóż nam pozostaje, zwrócić się do niej, prawda, bo jest jego matką, aby może za jej pośrednictwem wpłynąć na zmianę jego postawy. I taka jest ta pobożność ludowa. I teraz popatrzmy, co na temat takiego obrazu Marii, który przekłada się od razu też na obraz Jezusa, bo mówimy teraz o drugiej osobie, pisze ten sam ksiądz profesor w tym samym artykule. Zwróćmy uwagę, obraz Chrystusa właśnie w nauczaniu o Marii. Przykład mówi gdzie z obszaru tutaj franciszkanów. On sam jest też franciszkaninem. Jest franciszkaninem. W Polsce mamy franciszkanów tych kapucynów tak zwanych. To mają brązowe habity, kościoły bez jakichś złoconych ozdób. Elementy są drewniane, piękne, błyszczące. Niemniej drewniane, bez tych zbytków, nawiązujące w swoim duchu idei do Franciszka z Asyżu, do tej biedaczyny z Asyża. I mamy też franciszkanów reformowanych, tych, no, którzy są w Niepokalanowie, noszą czarne habity,
przewiązany, jeśli dobrze pamiętam, chyba białym sznurem. Założycielem Niepokalanowa był Maksymilian Kolbe, franciszkanin. Powiem, że w czasie, kiedy funkcjonował ten klasztor, czyli w okresie przed jeszcze II wojną światową, był największym męskim klasztorem na świecie. I był naprawdę, no, wyprzedzał swoją epokę w znaczeniu korzystaniu z obecnych i dostępnych środków szerzenia wiary, że tak powiem, tak jak to ona była rozumiana w świecie. Miano własne wydawnictwa, własną drukarnię, własne pisma, własną straż pożarną, która oczywiście usługiwała okolicznym mieszkańcom, własną rozgłośnię, jeśli dobrze pamiętam, nadajnik radiowy. I z tego właśnie środowiska, z środowiska tych czarnych franciszkanów pochodzi ksiądz profesor Napiórkowski. I mówi, dobrze, no zacznijmy od franciszkanów, mówi, czyli no niech będzie, że zacznę od siebie. I teraz Maria w kontekście obrazu Jezusa i w kontekście tego właśnie sądu czy wpływu i tej pobożności ludowej, o której mówiłem, która koncentruje się na Marii, licząc, że Maria nam pomoże, Maria przetrze jak gdyby ścieżkę. Otóż tutaj cytuję historię, którą cytuje ksiądz profesor, czyli to jest cytat w tym artykule. Z jednej strony łąki stały czerwone schody, sięgały od ziemi do nieba, a z drugiej strony łąki stały drugie schody, całe białe, z nieba schodzące na ziemię. Na szczycie schodów czerwonych zjawił się Chrystus jako Pan obrażony i wielce gniewny, a święty Franciszek stał o kilka stopni niżej koło Chrystusa i stąpił jeszcze niżej po schodach i głosem wielkim z zapałem mówił i wołał: pójdźcie, bracia moi, pójdźcie ufnie, a nie bójcie się, zbliżcie się do Pana, bowiem was wzywa. Na głos świętego Franciszka i na rozkaz jego szli bracia i postępowali w górę po schodach czerwonych z ufnością wielką. Kiedy wszyscy weszli na schody, spadł jeden z trzeciego stopnia, drugi z czwartego, inny z piątego, szóstego i wszyscy po kolei spadali, także żaden nie został na schodach. Tak mi się wydaje, jakby stopnie dojrzałości i duchowości. Ten już był na siódmym, ten dopiero na trzecim, no tyle, prawda, zdołał tam przez te różne ascetyczne praktyki i tak dalej osiągnąć. Niemniej każdy spadał, dano z wyżej czy też niżej. Święty Franciszek, pobudzony do litości takim upadkiem swej braci jako ojciec dobry, prosił sędziego za synów, czyli Jezusa, aby przyjął ich do swej łaski. A Chrystus ukazał swe rany krwawiące i rzekł do świętego Franciszka: uczynili mi to bracia twoi. Franciszek widzi, że nic nie zdziała, więc czytamy dalej. Lecz ufnie, prosząc długo, zszedł o kilka stopni i wzywał braci spadłych ze schodów czerwonych i mówił: chodźcie, powstańcie, synowie i bracia moi, ufajcie i nie rozpaczajcie, biegnijcie ku schodom białym i wchodźcie w górę, gdyż po nich idąc przyjęci będziecie do Królestwa Niebieskiego. Biegnijcie, bracia, jak ojciec was uczy, ku schodom białym. A na szczycie schodów ukazała się chwalebna dziewica Maria, Matka Jezusa Chrystusa, pełna litości i łagodności, i przyjęła tych braci tak, iż bez trudu wstąpili do Królestwa Niebieskiego. Niezależnie od naszych odczuć, posłuchajmy komentarza księdza profesora Celestyna. Bo ktoś tutaj wspominał, nie wiem czy to się nagrywało, bo to był głos z sali, mikrofon chyba nie ściąga, o pewnym napięciu pomiędzy teologami w kościele katolickim, a duszpasterzami. Duszpasterzami, którzy, że tak powiem, popierają, błogosławią różnego rodzaju praktyki duszpasterskie, gdzieś na granicy czasami folkloru religijnego, a teologami, którzy jednak patrzą inaczej na to, próbując no, umocować to jakoś albo w Biblii, albo w jakiejś kościelnej tradycji, a jeżeli tak, to w jakiej? Czy jakiś sobór coś o tym powiedział, czy jakieś pisma papieskie, może encykliki są na ten temat i tak dalej. I wychodzi tutaj niezłe napięcie pomiędzy duszpasterską praktyką, a samym nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego w tym względzie. I tutaj, ponieważ tutaj to wypłynęło wcześniej przy stole, więc posłuchajmy komentarza księdza Celestyna, jak powiedziałem, teologa, profesora, zwyczajnego profesora katolickiego uniwersytetu, wykładowcę dogmatyki i ekumenizmu. Pisze tak. Nie, wykrzyknik. I dalej. To nie jest nauka świętego Franciszka, w którym Bóg ukazał piękno teo i chrystocentryzmu. To jedynie śniło się bratu Leonowi, co zapisała apokryficzna literatura franciszkańska, mianowicie kwiatki świętego Franciszka z Asyżu. W środowisku franciszkańskim, i teraz piszę, nie wiem, z bólem, nie wiem, czy ja odczuwam, co on tam czuł, kiedy to pisał, ale piszę tak.
W środowisku franciszkańskim żyję od 1947 roku. Wielokrotnie słyszałem te słowa, nigdy z jakimkolwiek zastrzeżeniem. Święty Maksymilian Kolbe, już ogłoszony, w tej chwili kanonizowany święty, niejednokrotnie powoływał się na ten obraz, uzasadniając nim słuszność i franciszkańskość głoszonej przez siebie drogi maryjnej. Zawsze się zastanawiałem, byłem w Niepokalanowie, jeszcze jako ministrant na 10 dni na rekolekcję tam pojechaliśmy z całą grupą. I tak się, a znając życie Franciszka z Asyżu, bo jestem fanem Franciszka z Asyżu, się zastanawiałem, no w którym punkcie w jego życiu ta Maria się pojawiła. Bo znając jego życiorysy i to jeszcze zanim Innocenty III papież kazał je napisać, czyli już laurki przepuszczone przez sito kurii watykańskiej. Otóż znając te jego życiorysy, nigdzie nie znalazłem punktu takiego, gdzieby Franciszek miał coś z Marią. W sensie zetknął się z tą pobożnością, albo ją głosił, albo z czymś. Myślę, skąd ta... Bo Niepokalanowie, no, główne centra kultu maryjnego w Polsce to jest Częstochowa i Niepokalanów. Kiedy tam byliśmy, nie wiem jak teraz, ale chyba się nic nie zmieniło, bo dlaczego miałoby się zmienić. Słowem łączącym było słowo Maria. Mijaliśmy brata, kto otwierał nam furtę, nie mówiło się dzień dobry, witam cię, mówił Maria. Nawet jak ja powiedziałam dzień dobry, to on mi powiedział Maria. Jeżeli telefonowałam do Niepokalanowa, mówię halo, słyszę Maria i tak dalej. Więc no, jedno z centrów kultu maryjnego w Polsce. I z poważniejszych kultów centrum maryjnego. Nie wiem, dlaczego wy się zmieniecie, bo to nie jest mój cel, broń Boże, tak do mikrofonu, bo no tak po prostu jest. No i ja już no, jestem trochę starszym człowiekiem i nauczyłem się pewne rzeczy przyjmować nawet już bez zdziwienia. Po prostu przyjmuję je takie, jakie są i albo się z nimi zgadzam, albo się nie zgadzam. No i, ale to nic. Byłem młodszy, to też próbowałem zrozumieć. No więc... Otóż zastanawiałem się, gdzie Maksymilian Kolbe widział tą mariologię u Franciszka, że założył zakon franciszkański, gdzie w centrum jest Maria. No i dopiero ten artykuł rzucił trochę światła na to. Już głębiej w to nie wnikałem. Święty Maksymilian niejednokrotnie powoływał się na ten obraz, obraz tych dwóch drabin, o który przytoczyliśmy przed chwilą, uzasadniając nim słuszność i franciszkańskość głoszonej przez siebie drogi maryjnej. A teraz odnosząc się jeszcze raz do tego obrazu. Pisze dalej profesor Celestyn Napierkowski. Obraz dwóch drabin, tak sugestywny psychologicznie, no bo rzeczywiście psychologicznie to chwyta, nie? Jezus jest sprawiedliwy, srogi, nie przejdziesz, nie ma rady. Biegniesz do matki, nie? Ona jest o wiele bardziej wrażliwa i ona ci tutaj pomoże, zrobi wszystko, żeby ci pomóc, prawda? Psychologicznie to naprawdę chwyta za serce i tak łatwo to uwierzyć, bo to tak pasuje do tej naszej natury, w tym pozytywnym sensie. Obraz dwóch drabin, tak sugestywny psychologicznie, interpretowany teologicznie, zawiera herezję, napisał ksiądz profesor. To już, no, my byśmy inaczej też tego nie nazwali. Ale zobaczcie, że występuje spore napięcie pomiędzy pewną praktyką duszpasterską, a pomiędzy teologami rzymskokatolickimi, którzy czasami wobec pewnych duszpasterskich działań stają bezradni, co profesor Napierkowski wyraził w innych swoich artykułach. Mówi, nie wiemy, co z tym zrobić. Bo można rozmawiać i tłumaczyć biskupowi czy komuś innemu, a on i tak, no, biskup jest duszpasterzem i podejmie tą taką czy inną, prawda, praktykę i trudno będzie go tutaj akurat przekonywać. Dlaczego herezja? Dokończę ten wątek. Profesor wyjaśnia. Herezja, ponieważ ten obraz zafałszowuje obraz Chrystusa. I na czym polega to? No, problem polega na tym, że tam, gdzie Jezus mówi nie, Maria powie tak i jest tak, jak Maria chciała. No sorry. Tak to nie działa. Nie, w rodzinie tak to działa. W rodzinie tak to działa i dlatego to jest tak bardzo sugestywne psychologicznie. I niestety wielu ludzi przenosi, prawda, antropomorfizuje te stosunki i relacje, bo nie czytają czy nie znają Słowa Bożego, nie znają Biblii. A w życiu i w praktyce tak to działa. I oni tak wierzą i to jest tak zwana dobra wiara w tym sensie, że no, oni w tej intencji są, mają dobrą intencję. A jeszcze są podtrzymywani w jakimś właśnie prostym duszpasterskim nauczaniem. Takim, no, niebiblijnym, ale odpowiadającym, że tak powiem, ludzkiej
naturze i naszemu doświadczeniu tutaj ziemskiemu. Już chciałeś zapytać, czy zacząłeś pytać? Tak, czy to jest cały czas aktualne, ten obraz, o którym mówiłeś, niebiblijny, czy to jest jakaś historia, czy to funkcjonuje nadal? Ten obraz dwóch drabin? To chodzi o ten temat Franciszka, no, niepokalanowa, czyli dalej tak głoszą, wiedząc, że to jest niebiblijne. To dojdziemy do tej kwestii, kiedy dojdę do kwestii kultu Marii. Nie? Bo tam będę chciał wskazać na dwie drogi, no, na których Kościół chwilami się znajdował. Jest jedna droga, która traktuje Marię jako pośredniczkę do pośrednika, przez Marię do Chrystusa. I druga droga, która mówi o tym, że Maria tutaj razem z nami, na czele może, ale razem z nami, czyli z Marią do Chrystusa. I widząc, jak te dwie drogi tutaj, nauczanie w tym duchu, czy w tamtym się ze sobą, jakie było napięcie pomiędzy tymi dwoma ujęciami w Kościele, ono może odpowiedzieć na pytanie, na ile to jest aktualne. No i dalej. Dalej pisze ksiądz profesor, bo ja lepiej tego nie powiem, niż on to napisał. Dlatego wolę go tutaj zacytować. Idea przeciwstawiania sprawiedliwości Chrystusa miłosierdziu Matki Najświętszej przybiera typową formę w kaznodziejstwie i literaturze dewocyjnej. Chrystus podzielił swoje królestwo na dwie połowy. Sprawiedliwość zatrzymał sobie, miłosierdzie przekazał Marii. Wszyscy apostołowie maryjni ze świętym Maksymilianem i księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim włącznie za kanon przyjmują, że Maryi zawierzył Bóg cały porządek miłosierdzia. I dalej kontynuuje profesor. Ten niepokojący z punktu teologicznego obraz Chrystusa dochodzi do głosu w objawieniach prywatnych. W Fatimie Matka Najświętsza miała powiedzieć, że już dłużej nie może powstrzymać karzącej ręki syna. Widzimy, jak taki obraz Marii kształtuje nasze rozumienie człowieka, rozumienie właśnie Jezusa Chrystusa. Prawda? Jako ten, który chciałby już wymierzyć tą sprawiedliwość, dzięki Marii się to nie dzieje. Ta i sama idea powtarza się w tych kolejnych objawieniach, niektóre trwają do tej pory, prawda? Zauważmy. Dobrze, i żeby już może nie przedłużać, to była taka właśnie ilustracja w kontekście drugiej osoby, tak? Czyli Jezusa Chrystusa. Czy miał braci, czy nie miał braci? I czy, no właśnie, czy Maria jest tą osobą, do której powinniśmy się uciekać, licząc na jakieś względy, kiedy no, przyjdzie pora sądu i Maria rzeczywiście nam w tym tutaj pomoże. I trzecia osoba w Trójcy Świętej to Duch Święty. Przepraszam, tu może jeszcze dokończę. A to może w kontekście kultu. Dobrze, trzecia osoba, jeśli chodzi o Ducha Świętego, bo tutaj również w tym artykule jeszcze ksiądz profesor się ustosunkował do tej kwestii już najkrócej. Więc wchodząc w ten trzeci obszar, po którym dopiero chciałbym dotknąć kwestii pośrednictwa Marii, a potem kwestii kultu. Otóż pisze on tak. Cytuję wypowiedź Yves Congara. To był wielki teolog w czasach, kiedy byłem jeszcze studentem na KULU. Yves Congar zmarł już, ale wcześniej wydał trzytomową sumę o Duchu Świętym. Wydana w Paryżu 79 roku. Je crois en l'Esprit Saint, tom pierwszy do trzeci, Paryż 79 rok. Spotykamy się z ciężką krytyką, pisze Yves Congar w tej swojej tutaj pozycji książkowej. Przede wszystkim ze strony protestantów, że przypisujemy Marii to, co należy do Ducha Świętego. Przypisujemy jej ostatecznie tytuły i role pocieszycielki, adwokatki, obronicielki wiernych przed Chrystusem, który jest straszliwym sędzią. Tak pisze Yves Congar, co się zgadza z tym, co było powiedziane wcześniej. Ona pełni w stosunku do nas funkcje macierzyńskie, dzięki czemu nie jesteśmy sierotami. Ona objawia Syna, który z kolei objawia Ojca. Ona tworzy Jezusa w nas. Przecież to rola przypisywana Duchowi Świętemu. Niektórzy nazywają ją duszą Kościoła, który to tytuł przynależy również Duchowi Świętemu. Wreszcie, wiele dusz mówi o obecności w nich Maryi, wprowadzeniu ich życia przez Marię, o doświadczeniu jej w ten sposób, jak doświadcza się Ducha Świętego i jego natchnień.
Święty Bernardyn ze Sieny, cytowany przez Leona XIII, mówi: każda łaska udzielona w tym świecie przychodzi potrójnym ruchem. Udzielana jest bowiem według najdoskonalszego porządku. Od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Marii, od Marii do nas. Bernardyn dodaje, że Maria posiada jakąś jurysdykcję czy autorytet nad całym doczesnym pochodzeniem Ducha Świętego, jak żadne inne stworzenie, do tego stopnia, że żadna łaska nie przychodzi do kogokolwiek bez Marii. Taki pogląd Bernarda ze Sieny, cytowanego przez Leona XIII, i w Congar komentuje słowami: jest to oczywiście nie do przyjęcia. W cytacie tutaj Celestyna Napiórkowskiego. Mówi dalej, że trzeba krytykować niektórych ascetycznych teologów, autorów katolickich, którzy przypisują Marii bezpośrednią skuteczność łaski i życia duchownego. Przyznają Marii to, czego nie można odebrać Duchowi Świętemu, co jest ewidentnie dziełem Boga. Rola Marii sytuuje się w Duchu Świętym, który uczynił ją Matką Słowa Wcielonego, który jest zasadą świętości i wspólnoty świętych. No więc tyle już, trochę skracając. W kontekście Maria a trzy osoby Trójcy Świętej. Jak wspomniałem wcześniej, specjalnie próbowałem już dotknąć tutaj zagadnienia związanego z Marią, Mariologią, w tym właśnie kontekście, nie traktując tego jak oddzielny temat, abyśmy sobie zdali sprawę ze skali, że tak powiem, zagrożenia i lepiej dostrzegli, co się kryje za tą pobożnością maryjną, którą widzimy, której nie akceptujemy i która nam się wydaje być taka powierzchowna teologicznie, bo pogłębiona raczej nie jest, natomiast bardzo głęboko zakorzeniona emocjonalnie. Ale musimy pamiętać, że niezależnie, że to nie jest wcale tak, że ta teologia jest zupełnie płytka. Ona jest niebiblijna i ona jest bardzo głęboka i w takiej czy w innej formie do ludzi dociera. I ta zwiedziona jakby forma pobożności prowadzi do tego, że ludzie szukają ratunku na dziś i na teraz w niewłaściwym miejscu i w kontekście również celu ostatecznego szukają tego ratunku w niewłaściwym miejscu. I z tego względu jest to tak bardzo bolesne, tak bym to ujął. I to był powód, że tutaj właśnie chciałem pokazać, jak tego typu rodzaj mariologii konkretnie przekłada się na obraz Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bo tak Ojca, Syna i Ducha Świętego widzą również tutaj nasi bliscy, nasi znajomi, nasi przyjaciele, prawda, którzy Słowa Bożego nie znają i po prostu słuchają tego, co słyszą, co jest im głoszone lub zwiastowane. A ma oparcie gdzieś może w tradycji kościelnej, ale niestety nie ma oparcia w Słowie Bożym. To ciekawe, że przypomnę się ten tekst z Listu do Rzymian, pierwszy rozdział, że zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga i oddawali cześć stworzeniu zamiast Stwórcy. Nie? To jest tak stworzenie postawione przy Stwórcy, a nawet ponad niektórych aspektach, nie? No, zgadza się, dokładnie tak. I może jeszcze, bo w zasadzie powinienem kończyć, ale zaczęliśmy trochę później, ale nie chciałbym znowu rozpoczynać dużego tematu, cały czas pozostając tutaj w kwestii tutaj naszej mariologii, dopowiem tylko krótko, bo chciałbym się odnieść do pośrednictwa Marii, a to nie jest temat na 15 minut i kultu Marii to też nie jest na 15 minut, więc w tej chwili może próbuję w cudzysłowie się wcisnąć w ten czas, odnosząc się do dwóch dogmatów, następnych dogmatów maryjnych, mianowicie dogmatu o niepokalanym poczęciu i o dogmatu o wniebowzięciu. Tak zupełnie już na koniec, gdzieś wciskając się pomiędzy wpływ mariologii na obraz Ojca, Syna i Ducha Świętego w kontekście credo wyznawanego, a pomiędzy pośrednictwo Marii i innych pośredników, czyli kultu świętych i kultu, jak już to słowo padło. Otóż drugi z tych dogmatów, pierwszy to był właśnie ten Matka Boża, czy Boża Rodzicielka, jak w naszym tłumaczeniu Matka Boża z Efezu. Kolejny dogmat pojawił się w roku 1854, został ogłoszony przez Piusa IX w oparciu już o wcześniejszy dogmat mówiący o nieomylności papieża. Na Soborze Watykańskim I został przyjęty dogmat.
papież, kiedy naucza ex cathedra w otoczeniu biskupów, mówiłem, w szczególnych warunkach się to dzieje i nie wszystko, czego papież uczy, jest nauczaniem ex cathedra, czyli nie wszystko, czego papież uczy, ma charakter dogmatu. I czy to będzie encyklika, nie wiem, papieska, soborowy dokument, dekret, cokolwiek innego, tym bardziej jakieś nauczania środowe i tak dalej, to nie jest to dogmatyczne nauczanie, tylko tak zwane nauczanie zwyczajne. Otóż Pius IX, rok 1854, dogmat został sformułowany następująco. Najświętsza Maria Panna od pierwszej chwili swego poczęcia na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. O grzechu pierworodnym już mówiliśmy, zakładam, że rozumiemy, na czym to polega. Natomiast wszystkie inne elementy, które w tym sformułowaniu występują. Czy są tu jakieś niejasności? Aż tyle, że nic, że brak słów? Jeszcze raz czytam. Najświętsza Maria Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, czyli w momencie, kiedy poczęta została w łonie matki. Tak? A nie, wtedy, kiedy ona poczęła... Nie, ona się poczęła. Anny. Apokryfy mówią tak, mówią o Annie. Tak, więc Najświętsza Maria Panna od pierwszej chwili swego poczęcia na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, szczególna łaska i przywilej wszechmogącego Boga, tu zadziałał, oraz mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, czyli z tych dwóch powodów, przewidzianych, to rozwinę, została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Znamy nauczanie o grzechu pierworodnym. Każdy przychodzi na świat z grzechem. To skutek grzechu Adama, tak naucza Kościół na temat grzechu pierworodnego. Maria przyszła na świat bez grzechu pierworodnego. A stało się to z dwóch powodów. Przywilej wszechmogącego Boga i mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa. Jaką moc mają przewidziane zasługi? No, taką zasługi Jezusa mają taką moc, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Gdzieś jakieś cytaty tam za tym idą, czy to jest takie po prostu... To jest sformułowanie dogmatu na soborze... Tak, tak, tak. To jest cytat. Praktycznie mówiąc, czy oznacza, że później one nigdy nie popełniły żadnego grzechu? Tu o tym nie ma mowy. No właśnie. Tak, tak, Kościół katolicki też uczy. Mówiąc o jej wiecznym dziewictwie, również mówi o bezgrzeszności. Ale tu w tym momencie o tym nie ma mowy. I już tłumaczę, w czym rzecz, bo rzeczywiście jest to, no, wymaga to dodatkowej wiedzy, że tak powiem. Otóż przez długi czas, bo ta idea Marii niepokalanie poczętej, bo z tym zmagali się chrześcijanie już wcześniej, szczególnie właśnie w tym tak zwanym mrocznym średniowieczu, gdzie rodziły się różne bardzo uduchowione idee, tylko że takie właśnie spekulacyjne bardziej, prawda, i niebiblijne dość mocno. Otóż zastanawiano się, no jakże Maria mogła być Marią, Matką Jezusa Chrystusa, człowiek, tak jak wszyscy inni ludzie, grzeszny, coś musiało być inaczej, coś musiało być nie tak. I z jednej strony było parcie, żeby właśnie przyznać Marii ten przywilej niepokalanego poczęcia, a z drugiej strony nie mówiono, ale jak to wytłumaczyć w kontekście nauki biblijnej, że każdy przychodzi na świat z grzechem i grzechu pierworodnego. I nawet najwięksi czciciele Marii, Bernard Clairvaux, byli za nieprzyjmowaniem tego dogmatu o niepokalanym poczęciu. Aż wreszcie pojawił się jeden z filozofów i teologów, franciszkanin też zresztą, nazywał się Dunst Scott, Scotus, czasami występuje taka pisownia. On powiedział, kochani, to mogło być tak. Boża rzeczywistość to jest rzeczywistość bezczasowa. My się nie nauczyliśmy, żyjemy w rzeczywistości czasowej, dlatego tak trudno nam odnieść się do jakiejś innej rzeczywistości, bo wtedy tracimy punkt odniesienia i coś się dzieje, prawda, z nami, bo nie ma się czego chwycić, nie ma na czym stanąć. Jeżeli usuniemy przestrzeń, czyli miejsce, jeżeli usuniemy czas, no to tracimy poczucie bezpieczeństwa, nie? Człowiek czuje się bezpiecznie dopiero wtedy, kiedy wie gdzie i o której. A jak przychodzi Jezus i mówi, oddawajcie Bogu cześć w duchu i w prawdzie, no to co? No to jest wbrew czasoprzestrzennej
rzeczywistości i naszej natury. I męczymy się z tym strasznie. Wszędzie, zawsze. Co to znaczy? Tak jakby nigdzie, tak? Czy jeszcze inaczej? Ciężko nam jest to wprowadzić, dlatego ciągle dążymy do tworzenia takich struktur, gdzie mamy określone tu i te i wtedy. I wtedy jesteśmy, aha, to już rozumiem. I czuję się bezpiecznie. Jak mi ktoś zabiera te struktury, znowu nie wiem, co się dzieje. I Duns Scott mówi tak, Boża rzeczywistość bezczasowa i nasza czasowa. Bóg zesłał swojego Syna do tej rzeczywistości czasowej, ale w tej rzeczywistości bezczasowej, swojej własnej, wykonał pewną rzecz. Mianowicie, po ludzku patrząc, Chrystus pojawił się na ziemi, kiedyś tam w pewnym momencie narodził się z Marii, tak? Po jakimś tam czasie, wiemy, 3 lata, został ukrzyżowany i zmarł. I dzięki Jego ofierze na krzyżu, Jego krew przelana na krzyżu zmywa grzechy wszystkich, tak, którzy Mu tam zaufali, uwierzyli. Powiedzieli jak Maria, fiat, tak, zgadzam się, przyjmuję. Otóż Duns Scott mówi, a mogło być tak, że w tej swojej bezczasowej rzeczywistości, która Boga przecież, która jest typowa dla Boga i rzeczywistość czasowa Go nie ogranicza, że Bóg wziął skutki ofiary Chrystusa na krzyżu. Skutki krwi przelanej na krzyżu za każdego grzesznika i w przypadku Marii, przygotowując Jego narodziny, narodziny Zbawiciela Świata, przeniósł je na Marię. W naszej rzeczywistości, no to jest jakby cofnięcie się wstecz o te 3 lata, prawda? Nawet nie 3 lata, bo Maria została poczęta wcześniej, tak? Ona miała kilkanaście lat, kiedy została Matką Chrystusa. Ale mówi, Duns Scott mówi, w Bożej rzeczywistości na pewno jestem przekonany, takie rzeczy są możliwe. Przeniesienie skutków ofiary Chrystusa dokonanej na krzyżu, dzięki której następuje przebaczenie grzechu, na Marię w momencie jej poczęcia. I Kościół tą naukę zaakceptował. Dowolną rzecz można wtedy zaakceptować. I ten sam teolog zadał pytanie, dlaczego Pan Jezus stał się człowiekiem i nie ogórkiem? Dlatego, no ja bym powiedział, dlatego może, że Bóg zależało na zbawieniu ludzi, a nie ogórków. Jeżeli człowiek zada takie głupie pytanie, przepraszam, nie wiem, czy tak. Warto być autorytetem dla ludzi. W każdym bądź razie, ta interpretacja została przyjęta. A użyłem akurat przykładu Bernarda z Clairvaux, żeby też zobrazować trochę inną sytuację. Bo w tym momencie wielcy czciciele Marii, Bernard z Clairvaux i inni powiedzieli, nareszcie mamy wytłumaczenie, jak by to mogło się stać i jak to było w ogóle możliwe. I dlatego akceptujemy i popieramy. I abstrahując już w tej chwili od tematu, to znaczy niepokalanego pocie Najświętszej Marii Panny, czasami kiedy się spieramy, cytując kogoś i mówiąc, on uważa tak i tak i tak. Bywało nieraz, że również ewangeliczni mówcy i liderzy i przywódcy zmieniali zdanie po latach, często na starość. I teraz jedni i drudzy dla swoich poglądów mogą go cytować, tak? Bo ci go zacytują z czasów, kiedy jeszcze uważał tak, jak uważał na początku, a inni go zacytują z tego czasu, kiedy już zmienił zdanie i uważał, że wtedy się mylił. A on zmienił zdanie? Duns Scott? Nie. 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 Ale zmienił zdanie Bernard Clairvaux, który wcześniej był przeciwko temu, aby uznać Marię za niepokalanie poczętą. Po wytłumaczeniu Dunsa Scotta był jednym z tych, którzy obiema rękoma popierali ten dogmat. Ale to nie chodzi o poparcie czyjeś tam, czy kogoś tam. Chodzi o pewien mechanizm, na który chciałem przy tej okazji zwrócić uwagę. Tak, dokładnie ten problem był dla katolików. Dla katolików czy w ogóle, tak? Bo wtedy, kiedy ta nauka się szerzyła, bo kwestię grzechu pierworodnego dość mocno w Kościele postawił Augustyn. Nie? I od tamtej pory Kościół no, się z tą nauką, tą naukę prezentował. No więc tak należy rozumieć ten tekst. Także teraz chyba ten treść dogmatu jest jasna, prawda? Przeczytam jeszcze raz, słuchajcie. Najświętsza Maria Panna od pierwszej chwili swego poczęcia na podstawie szczególnej łaski i przywileju Wszechmogącego Boga, Bóg okazał łaskę, a z drugiej strony mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nietknięta od wszelkich zmazy grzechu pierworodnego. Od pierwszej chwili poczęcia. I tak należy to rozumieć. I to jest i drugi dogmat, o którym wspomnę, trzeci, ogłoszony w 1950 roku, papież Pius XII, o niepokalanym, o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Tak jak kiedyś, jak wspomniałem o tym wcześniej,
Byłem wtedy jeszcze pracownikiem tutaj w strukturach Kościoła katolickiego. Pojawił się wydanie katechizmu dla dorosłych, wydanego przez Episkopat Niemiecki. Bardzo mnie to zainteresowało, dlatego że jak już też mówiłem, najwięksi teolodzy w Kościele katolickim to Niemcy. I wiem, że taki profesor światowej sławy, on nie pójdzie na jakieś duszpasterskie uproszczenia w czymkolwiek, cokolwiek będzie publikował. I dlatego byłem ciekaw. Zobaczyłem tam listę tego honorowego komitetu, no to były nazwiska największych teologów. Musiałem się męczyć, zakuwając ich poglądy, prawda, do egzaminów przez wiele lat. I kupiłem ten katechizm. Z kolei nie bardzo byłem przekonany do kupowania tego katechizmu watykańskiego, grubego, takiego niebieskiego, jeżeli widzieliście. Ponieważ, jak powiedziałem, no w Kościele są różne trendy, tendencje, stanowiska. Ci liberalni, tamci konserwatywni, czy fundamentalistyczni, ci konserwatywni, tamci charyzmatyczni, no wszelakie. I teraz ten katechizm miał pogodzić, prawda, być dla wszystkich. I próbował to godzić. I rezultat był taki, że nikt do końca nie był zadowolony, nie? I wiedziałem, że tam specjalnie niczego specjalnego takiego odkrywczego nie znajdę, o czym bym już wcześniej nie wiedział w kontekście moich wcześniejszych studiów. Kupiłem ten katechizm przetłumaczony na język polski, wydany przez Episkopat Niemiecki i z niego się dowiedziałem to, z czym się teraz chętnie też podzielę z wami. Bo znowu nie musimy tutaj, nie wiem, szukać jakichś protestanckich poglądów, czy zgody lub niezgody, kiedy sami katolicy w swoim, to jeszcze w takich tekstach źródłowych, dość jednoznacznie, fajnie to wszystko wyjaśniają. I tak, w kontekście dogmatu, przed chwilą był omówiony w katechizmie dogmat o niepokalanym poczęciu, a teraz przechodzą do dogmatu o wniebowzięciu i piszą tak. Ostatni chronologicznie z dogmatów maryjnych dotyczy wzięcia Marii z duszą i ciałem do chwały nieba. Również i w odniesieniu do tego dogmatu nie ma bezpośredniego świadectwa Pisma. Zatrzymuję się przy tym zdaniu. Również i w odniesieniu do tego dogmatu oznacza, że to, co teraz piszą, dotyczy i tego o niepokalanym poczęciu, który był dopiero co omówiony na poprzedniej stronie, jak i tego, który teraz omawiamy, prawda? To jest jasne. Nie ma bezpośredniego świadectwa Pisma. No to już jest taki zwrot właśnie godny profesora. Rzadko kiedy profesor mówi tak i tak, mówi sądzę, uważam, być może, prawdopodobnie. I tutaj no nie ma, czy jest? No mówią, bezpośrednio nie ma. I to jest właśnie to, o czym też tutaj mówiliśmy. W dyskusji trochę ten klimat wyszedł, ktoś go dobrze wyczuł, wyczaił. Mianowicie, biorąc pod uwagę całą Bożą ekonomię zbawienia, działania Boga zmierzające do zbawienia człowieka, do podniesienia jego rangi, jego znaczenia i w ogóle przyszłego celu całej ludzkości. No Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. No to jaki jest problem w przyjęciu tego, że Maria już została zbawiona i wzięta do nieba z duszą i ciałem? A jeszcze tym bardziej, że jest to tak szczególna osoba, bo jest Teotokos, tak? Jest Bożą Rodzicielką. Także w szerokim kontekście dogmat, mówią, mieści się w rozumieniu Bożej ekonomii zbawienia. Nie odstaje w żaden sposób. Chociaż Pismo o nim, znowu to właśnie typowe profesorskie, bezpośrednio nie wspomina. Przepraszam. No więc co jeszcze o tym dogmacie tutaj zostało napisane? Również w odniesieniu do tego dogmatu nie ma bezpośredniego świadectwa Pisma. Tradycja poświadcza tę prawdę wiary dopiero od VI wieku. A więc dogmat bierze się z tradycji. Idea pojawiła się, że Maria mogła zostać wzięta do nieba z duszą i ciałem w VI wieku. Tradycja poświadcza tę prawdę wiary dopiero od VI wieku. Najpierw w przekazach o charakterze legendarnym, które choć pozbawione wartości historycznej, dają wyraz przekonaniu wiary. Czyli co tutaj nasi profesorzy napisali, najwięksi teolodzy katolicy? Napisali, że dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny wziął się z legendy, która nie ma wartości historycznej, nic za nią nie świadczy, która pojawiła się w VI wieku. Ktoś tak sobie pomyślał, prawda? Wyobraził. A potem ktoś tak sobie uwierzył i teraz no, to przekonanie, mówią ludzie, tak, rzeczywiście, coś w tym musi być. Zaczęło się rozszerzać. I wtedy Kościół, jeżeli uważa, że
bo to już też mówiliśmy wcześniej w kontekście autorytetu. Duch Święty cały czas mówi do Kościoła. Sam Jezus powiedział przecież do apostołów, teraz wam jeszcze wszystkiego nie mogę powiedzieć, bo nie jesteście w stanie tego znieść, ale przyjdzie Duch Święty i wam powie. I właśnie nam mówi. Dlaczego protestanci w tym momencie się śmieją? Czy wy też mówicie w zborach, Pan mi powiedział, to tylko wam może mówić? A do nas nie mówi? Nam też mówi. Może mówić również przez ludzi, nie musi przez hierarchię. Dlatego jeżeli jakieś przekonanie wśród ludzi się rozszerza, a przekonanie religijne, o charakterze religijnym jakimś, duchowym, no to biskupi z papieżem na czele zbierają się razem, aby w modlitwie, przywołując tutaj wsparcie ze strony Ducha Świętego, rozeznać, bo być może Duch Święty właśnie czegoś kolejnego uczy Kościoła. O czym jeszcze wtedy Jezus mówił, nie mogę wam powiedzieć, bo nie jesteście w stanie tego znieść. I jeżeli biskupi, modląc się tą obecność Ducha Świętego z papieżem na czele, uznają, że rzeczywiście to jest głos Boży tutaj docierający przez wiernych, przyklepują to, potwierdzają to nauczanie i ogłaszają oficjalnie jako dogmat, do wiary dla wszystkich. I to jest droga przyjmowania kolejnych dogmatów w Kościele na podstawie, w żargonie teologicznym to się nazywa po łacinie sensus fidei, czyli mówiąc po polsku, na podstawie powszechnego przekonania wiernych. Ja tak krzyczę, przepraszam, ale dlatego, że mikrofonu nie mam. Ale słyszymy ci świetnie. No i taką zastosowano tutaj praktykę. Ja tłumaczę, jaka w tym wszystkim jest logika. Bo jest. Pytanie, czy biblijna. Ale no i tak to się stało i no właśnie. I to właściwie i na tym bym tutaj chyba zakończył, jeżeli nie ma innych pytań, bo jak powiedziałem, żeby przejść do kwestii pośrednictwa, a potem też kultu, w tym również kultu świętych, no to już może poświęcę temu, postaram się zmieścić też na jednym wykładzie, żeby znowu też, bo czekają nas jeszcze inne ciekawe wykłady na temat eklezjologii, prawda, rozumienia Kościoła, na temat no, roli sakramentów, czyli tej Bożej ekonomii zbawienia za pośrednictwem tychże sakramentów i tak dalej, i tak dalej. A spotkań mamy jeszcze 4, tak? No i też... Nie, 3. Aha, i była też jeszcze prośba o to, żeby też odnieść się do ekumenicznych jakichś tutaj planów czy idei. No, więc zmieścimy to wszystko jakoś. Jeszcze jakieś jedno do... Świetne. Czy dysponujesz może uzasadnieniem do tego drugiego dogmatu? Bo wbrew idei, o ile pamiętam, polskim wydawnictwie, po prostu było bardzo fajnie, jakby no, tam zbiór tych właśnie dogmatyczne. No wiem, czym jest brewiarium. Dzisiaj go nie przywiozą. Ostatnim razem miałem tutaj ze sobą brewiarium w tej. W drugim dogmacie jest bardzo pięknie opisane. Po prostu, to jest w tej książce też. Zacytować nie potrafię, ale mniej więcej jedna ze sobą było do typu, że skoro Bóg chciał i mógł, to jaki problem, tak? Tak, tak. Słuchajcie, ja tutaj prowadząc ten wykład troszeczkę skorzystałem. Staram się z McCarthy'ego, przepraszam, aż tak mocno nie korzystać, bo każdy może to przeczytać. Nie? Ale no, niektóre ujęcia, no nie ukrywam, że tak, że on mi tu pokazuje pewien kierunek na mnie, na przykład cytuję jakiś dokument, o którym nie wiedziałem. Nie? Ja mam te wszystkie dokumenty w domu, bo kiedyś musiałem, no to sobie były mi potrzebne, więc ja jestem w stanie od razu do tym kierunku pójść i to jakoś tam potwierdzić, ale... No, książkę polecam w tym znaczeniu takim, no. Także jeszcze raz dziękuję za obecność, za cierpliwość i no. Jeszcze jedno pytanie mogę? Krótkie. Powiedz mi, bracie, bo to niepokalane poczęście, oni głównie, katolicy, opierają o ten werset łaski śpełna. Łaski śpełna. Czy jak jak to można zinterpretować? Jak oni to interpretują? Jak można na to odpowiedzieć ewentualnie? No muszę się zastanowić nad tym, tak powiem, wiesz, bo już w tej chwili jestem dość zmęczony, a takiej odpowiedzi, o której bym gdzieś przeczytał, to nie znalazłem akurat. Także ciekawe, w którym miejscu. Na pewno się pojawia to w kontekście, proszę, jeżeli można. Tak, proszę. Pojawia się to w kontekście jednak, kiedy dochodzi do zapowiedzi, że stanie się matką, tak? Że Bóg ma wobec niej plan. Tak, tak, tylko że tu jest zwrot łaski pełna, który by sugerować mógł, jak to katolicy rozumieją już w ich, jak to się mówi, paradygmacie,
No, łaski pełna, więc no, to gdzie tu może być grzech pierworodny, oczywiście. Ale popatrzcie, że najpierw był zwrot łaski pełna, no tak, a potem było dopiero stwierdzenie, że ona była niepokalanie poczęta, więc... Słuchajcie, może światło trochę tutaj, według innego przykładu, jest łaską obdarzona, wydaje się, na przykład jest znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Znalazłaś łaskę u Boga, no, albo łaską obdarzona. Ten fragment rozmawiałem chyba z Januszem Kucharczykiem, tak. Że tam w Grecie... No nie jest pełna łaski, tylko... Aha, w Grece nie jest, że pełna łaski. Tylko, no nie chciałbym się opowiadać, bo ja Greki nie znam, ale tu na przykład no, ten przykład gdański mówi, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, a faktycznie możemy wrócić do tego Można by też właśnie zwrócić się do źródła słowu, czyli pytanie mogłoby wrócić do wykładowcy Nowego Testamentu, który się lepiej porusza w językach oryginalnych. Ile dobrze rozumiem, ten sam zwrot po grecku jest używany odnośnie nas. Pierwszy rozdział listu Efezjan, 6 wiersz. Pierwszy rozdział listu to Efezjan 1:6. I ten sam zwrot jest użyty wobec nas. No to warto sobie zapamiętać, czy zanotować i sprawdzić. Każdy jest Dziękuję.